za szyję trzymano i ciągnięto za koniem i tak dalej, i tak dalej. Ten toporyk, nie Modlinie, oczywiście mieliśmy kata, ale kat był wynajmowany, dzisiaj byśmy powiedzieli, na umowę zlecenie z Opola. Nie było u nas tylu przestępców, żeby karać karą śmiercią, śmierci. Tych wyroków było w historii kilkanaście. Pokazówki odbywały się przed kościołem, tam gdzie jest zabytkowa latarnia gazowa, natomiast takie w podłodze, jak Państwo stoją, czyli dowoziła tutaj opał zaopatrzenia do kotłowni wąskotorówka. Natomiast kiedy weszli Rosjanie i kiedy weszli nasi szabrownicy, te pierwsze lata powojenne, kiedy były grupy szabrowników spod Warszawy, spod Łodzi, które szabrowały na Pomorzu, na Warmii Mazurach, na Śląsku, czyli na ziemiach tzw. odzyskanych, rozkradli wszystko. Kiedy był tu ogólniak, to podstawowym narzędziem pracy palaczy była łopata i taczka. Kiedy wszystko to było półzmechanizowane wcześniej, 50 lat. Zapraszam do krypty grobowej w Prażni. Odpowiednia temperatura stała, odpowiedni mikroklimat, że te ciała specjaliści przygotowywali, jak powiedziałem, do pogrzebu, natomiast większość prażmów była mumifikowana. Czyli tu zachodził cały ten proces, pracowano nad tym ciałem, żeby w postaci mumii, potem zmarłego, ulokować w kaplicy grobowej. Czyli tu przygotowywano zmarłego, potem ceremonia odbywała się w kaplicy nad nami, zamkowej, pogrzebowa, a potem lokowano zmarłego do sarkofagów, które znajdują się w następnej sali. Odbył się tutaj w 1794 roku, kiedy zmarła żona pierwszego prażmy, tego Jana Nepomucena, siedmiu imion jeszcze dodatkowych, który założył Lipno. Żona więc tu spoczęła pierwsza w 1794 roku, on w 1822 i później następni prażmowie. Ostatnia ceremonia pogrzebowa odbyła się w roku 1934. Mamy dwa poziomy tej krypty. Drugi poziom jest na razie niedostępny, bo tu za ścianą płynie rzeka Ścinawa. Jak się dochodzi do poziomu lustra wody w rzece, tak tutaj wszystko akurat w tej ścianie, bo jesteśmy w skrzydle wschodzim już, nadrzecznym, wszystko jest zalane. Oczywiście też są plany takie, żeby w końcu tam też w odpowiednim czasie wejść. Mamy tutaj cztery sarkofagi. W każdym sarkofagu były po dwie trumny ułożone, jedna na drugiej. Natomiast kiedy weszli Rosjanie, to oni dokonali zbezczeszczenia zmarłych, szukając złota, diamentów i tak dalej, czego oni nie zniszczyli, nasi szabrownicy dopełnili. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu kości tutaj były na podłodze. Zostały one pozbierane, oczyszczone i ulokowane w tamtym podświetlonym sarkofagu. Tam znajdują się wszyscy prażmowie. Te sarkofagi są puste. Natomiast oczywiście też, kiedy będzie odpowiedni czas, po badaniach genetycznych, przywrócone nimi zostaną do swoich miejsc właściwych. Oczywiście wszelkie elementy dekoracyjne tych sarkofagów też uległy zniszczeniu.